Basia Nalepka właśnie otworzyła 30. jubileuszową galę FEN 30 we Wrocławiu i o takie rozpoczęcie domyślam się, że tobie chodziło. Tak, chciałam znokautować, ale jak wyszło po trzech rundach, podobno było zdecydowanie 3-0, więc bardzo się cieszę. Muszę zobaczyć tak naprawdę walkę, bo i stres, i miałam straszne skupienie i tak naprawdę nie pamiętam nic oprócz pierwszego przybicia piątki. I tam jak weszło ten lewy, prawy, gdzie zobaczyłam guza na czole Hani, jest dwa kolana, to tak naprawdę nie pamiętam walki, ale bardzo się cieszę ze zwycięstwa. Też się bardzo cieszę, bo jest mnóstwo moich przyjaciół, tutaj całą halę słyszałam, więc naprawdę bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Jest już po walce, więc tak naprawdę możesz nam już teraz na spokojnie zdradzić gameplan i czy udało się go wypełnić? Gameplan był po prostu, żeby pójść spokojnie, żeby się nie podpalić, tak jak ja zawsze umiem. Więc na tym w sumie najbardziej myślałam. Nie wiem, czy też właśnie nie za bardzo spokojnie się biłam. Przynajmniej tak się czułam, że za spokojnie, że bardzo za dużo badałam. Ale to przeanalizuję z trenerami po walce, bo tak szczerze powiedziawszy nie pamiętam. Wiem na pewno, że się nie podpaliłam, bo jeszcze pod koniec drugiej rundy miałam naprawdę dużo siły. I chciałam właśnie nadrobić to w trzeciej rundzie, ale wszyscy mi tak krzyczeli, żeby spokojnie, żeby tym lewym, prawym, bo to wchodzi. Więc nie chciałam odwalić głupoty, bo też poczułam dwa ciosy Hani i mówię, kurde, trzeba spokojnie, bo zrobię głupotę i będzie boom, no nie? No jeżeli taka jest twoja definicja spokoju, to masz bardzo szeroką definicję tego słowa, bo tam skakałaś, były latające kolana, wyprowadzane różne inne kiki, więc wyglądało to spektakularnie tak naprawdę. Jak możesz ocenić Hanię z tej perspektywy K1? Hania, no bardzo mocne ma kopnięcie, w szczególności kopnięcie na brzuch. Był moment, że poczułam oręża dyskomunii. Naprawdę, aż mi było tak niedobrze, ale wiedziałam, że już jest końcówka drugiej rundy, więc spoko. Z dwa cepy takie weszły, które ona umie. Byłam na to gotowa, ale no niestety, kurde, ja lubię opuszczać gardę i cwaniakować trochę w ringu. Więc no dostałam, no ale mam też twardą szczękę chyba, no bo mnie tam nie posadziło, chociaż raz mnie trochę przymroczyło. No Hania, kurde, bardzo mocno idzie do przodu, tak jak mówiłam, jak rozmawialiśmy przed galą, że się na pewno nie podda i szła do przodu, mimo tego, że dostała tam z dwa czyste kolana na brzuch i no dała radę, więc naprawdę szacun i bardzo Hani dziękuję za tą walkę, bo wydaje mi się, że była spoko, ale to jak zobaczę, to tak naprawdę się przekonam o tym, jak to było tak naprawdę. Jak już wspomniałam, ty rozpoczęłaś galę, a kończy ją twój kolega, o którym już mówiliśmy na ceremonii ważenia, Robert Bryczek, więc teraz ze spokojem będziesz już raczej siedziała i kibicowała mu, prawda? Tak, idę jeszcze tutaj do przyjaciół i do wszystkich kibiców, którzy do mnie tutaj przyjechali, bo jest ponad 100 osób. Idę im podziękować, no i zaraz jeszcze walczy mój trener Michał Turyński, za którego też mocno trzymam kciuki. Na pewno się tam będę spod ringu też wydzierać, mam nadzieję, że zrobi to co ja, czyli wygra. I razem będziemy świętować tak naprawdę jutro zwycięstwo, idziemy do McDonalda albo na pizzę, idziemy jeść, bo to w sumie ostatni dzień za tydzień Mistrzostwa Polski i też już trzeba zacząć robić znowu wagę. No i jak najbardziej Robertowi życzę, kurde, szybkiego zwycięstwa, tak przypuszczam, że to będzie pierwsza runda. Dziękuję ci bardzo. Ja również bardzo dziękuję i chciałabym podziękować wszystkim moim sponsorom. Chciałabym tą walkę zadedykować mojemu trenerowi z świętej pamięci, Tomaszowi Skrzypkowi oraz mamie mojego chłopaka, bo zmarli dzień po sobie tak naprawdę rok temu. 12 mama, 13 Tomek i wiem, że nade mną czuwają. I bardzo, bardzo dziękuję wszystkim kibicom, którzy przyszli, moim wszystkim sponsorom. Nie chcę wymieniać, bo kurde, są za duże emocje i mogę kogoś nie wymienić, a będzie głupio. Każdy wie, ile mi pomógł, więc tak naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. No i oczywiście całemu sztabowi trenerskiemu, Michałowi, Igorowi i Arturowi, którzy stanęli mi w narożniku i naprawdę super podpowiedzi. I tyle, co tam bym chciała dodać na koniec. Dziękuję ci, Basiu, bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.